potrafisz się zapomnieć i wydać tysiące? Wiesz co, nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Zawsze jednak gdzieś tam tysiące może nie, ale faktycznie miałem 2-3 razy taki okres w życiu, że poleciałem, że tak powiem trochę. No to w takim razie mów mi skąd, czy to była wypożyczona, czy dostałeś, pożyczyłeś kurtkę z Filipa Plaina. Kilka miesięcy temu miałeś. To była wypożyczona, tak. Nie kupiłem, nie. To dostałem na jakiś okres, żeby trochę pochodzić, popromować markę, ale nie dostałem. Wiem, że Filip Plain to tak naprawdę są dosyć kosztowne. A ty mi mówiłeś, że ta kurtka ci się podoba. Ja tak nie pamiętam. Ja wolę Saint Laurent, ale za dużo ćwieków tutaj. No, ale nie. Ona była, wiesz co, akurat dostałem ją, żeby ponosić i faktycznie no, jest dobra. Ale faktycznie jesteś bardziej zwolennikiem wypożyczania ubrań? Wiesz, bo to taki trochę jest brak szacunku dla klienta, który potem kupuje tę rzecz. Mimo, że osoba, która wypożyczy, wypierze, wyprasuje, odda, ale jednak no nie jest to w 100% od producenta, tak? A płaci 100% cenę. Wiesz co, ja powiem ci tak, no wypożyczanie z sieciówek, myślę, że nie ma bez przesady. To nie są duże pieniądze, żeby coś sobie kupić, prawda? Nie jestem za tym, żeby wypożyczać z takich sklepów. Jeżeli mówimy o takiej marce jak Filip Plain, no to wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na wydanie. Ta kurtka była kosztowała wtedy 12 tysięcy z tego, co dobrze pamiętam. Nie każdy ma tyle pieniędzy, żeby wydać na kurtkę, prawda? Więc myślę, że jeżeli ktoś daje i decyduje się na to, żeby dana osoba pochodziła w tym, no to dlaczego nie?